Miał się zacząć dzisiaj troszkę inaczej, ale rano była nieprzyjemna sytuacja, więc od razu nagram i o tym powiem, a znajomy, który wracał rano z pracy, z nocki, wyskoczyła mu na drogę sarna i w nią uderzył. Na szczęście mu się nic nie stało, mocno się poobijał. Sarna niestety nie przeżyła wypadku. No ale to się nasuwa jedno, no, jest początek sezonu. Pamiętajmy o tym, że raz inni użytkownicy dróg muszą się przyzwyczaić, że motocykle wracają na ulicę. Dwa, nawet na najkrótszą przejażdżkę ubierajcie motocyklowe ciuchy, bo to jest bardzo ważne, bo akurat na pewno zdarzy wam się wypadek wtedy, kiedy tych ciuchów mieć nie będziecie, No bez takich zabezpieczeń można dużo gorzej skończyć w wypadku. To był po prostu zdarzenie losowe. Wybiegła sarna. Praktycznie nic już się nie dało zrobić. Nie będę wam pokazywał motoru, bo motor jest troszkę ubrudzony właśnie we krwi sarny. Nie wygląda to zbyt przyjemnie, także nie ma co tam pokazywać. No ale taki apel na początek. Warsztatowym vlogu. Troszkę mnie tu nie było. A co się działo, gdy nie było włączonej kamery? Niemieckie motocykle BMW wróciły do klientów. A do warsztatu wjechały japońskie. Mamy dwa motocykle od Yamahy. To są akurat identyczne Fazery z 2002 roku i Intrudera 125, ale to zaraz wam pokażę. Wiecie, że od początku Z89 vlog już pokazałem wam ponad 20 różnych motocykli. Niezła liczba. No dobra. A jeszcze chciałem przywitać nowych widzów, którzy dołączyli od ostatniego odcinka, bodajże dwóch, także witajcie. Dobra, ja się przebieram i bierzemy się do roboty. Wam żona robi kanapki na drugie śniadanie do roboty. Yamaha Fazer 600. Dziwny zbieg okoliczności. Akurat dwa takie same sprzęty praktycznie w tym samym czasie. Różnica między nimi jest taka, że ten czerwony już jest gotowy, a ten przygotowuje się. Dlaczego takie specjalne traktowanie tego fazera? Jeżeli ktoś się zastanawia, zdał dopiero prawo jazdy, albo miał długą przerwę z motocyklem i zastanawia się, jaki motocykl kupić na swój pierwszy, polecam Yamaha Fazer. Sam kiedyś myślałem, że nadkupny motocykla na ulicy, bo aktualnie motocykle, które posiadam, to są torówki do jazdy po torze. I zastanawiałem się właśnie nad takim fazerem. One kosztują bardzo fajne pieniądze, a świetnie jeżdżą, mało palą, są tanie w eksploatacji, wytrzymałe, także spokojnie można kupować nawet takie sztuki z 2002 roku, jakie widzicie tutaj. Są te starsze jeszcze z tą taką kwadratową owiewką. Komu się jaka bardziej podoba, taką kupuję. Polecam taki sprzęt, także jeżeli zastanawiacie się, jaki kupić motocykl,
na swój pierwszy albo drugi po długiej przerwie, albo nawet jak już jesteście doświadczonym motocyklistą, to spokojnie takim sprzętem da się pojechać wokół komina, nawet w dłuższe trasy, bo jest czym pojechać. Nawet taka anegdota, nie wiem, w 2005 roku, jak jeszcze istniała klasa Pretendent w Poznaniu przy mistrzostwach Polski, to mój znajomy ze Zgorzelca właśnie na takim fazerze się ścigał. Także jak da radę jeździć po torze i się ścigać i nawet wygrać jakiś wyścig, to tym bardziej da się nim poszaleć po mieście. Dobra, biorę się, tego odstawiam, bo jest gotowy, a za tego się biorę. Chciałem jeszcze Wam jedną rzecz pokazać, bo nie wszyscy to wiedzą, pewnie większość motocyklistów o tym wie, ale nie wszyscy to wiedzą i ostatnio spotkałem się tym na warsztacie i tłumaczyłem klientowi, a nawet się spotkałem, że gość z motobandy na pewnym filmiku też miał z tym problem. Także pokażę Wam, jak postawić moto na centralne nóżki. Może śmieszna i banalna rzecz, ale wiele osób tego nie wie, jak to poprawnie zrobić, żeby się nie męczyć. W motocyklach jest to tak skonstruowane, nóżka, że możemy nadepnąć i zazwyczaj mamy jakąś rączkę w pazerze. Ta rączka jest tutaj pod obok nóżki pasażera. Czyli stawiamy motocykl tak, żeby stał już prosto na tych nóżkach. Wtedy za tą rączkę tutaj chwytamy i nie ciągniemy motoru do tyłu, co ważne, tylko do góry. I motor bez problemu nam, praktycznie bez użycia żadnej siły, czyli za tą rączkę gdzieś z tyłu łapiemy nogą, którą deptamy na nóżki centralne, ciśniemy w dół, a cały motocykl ciągniemy do góry. Nie za kierownicę, do tyłu, bo to zawsze się będziemy z tym męczyć i dawać, że naszego motocykla nie da się położyć na centralną nóżkę. A zapewniam Wam, że w ten sposób nawet ktoś, kto nie ma siły, da sobie radę czy Goldwinga, czy jakiś duży motocykl postawić. Dobra, zabieram się do roboty. Ostatnio dostałem pytanie w komentarzach. Postanowiłem odpowiedzieć na vlogu, bo jest to ciekawy temat. Myślę, że przyda się to, taka wiedza może też innym. Momencik. Użytkownik Bucker Rider pyta się mnie, czy... Cześć, mam pytanie, bo zakupiłem niedawno Honda NSR 125. Jest w nim opona tylnia Michelin Pilot Street i ma ona 3 lata. Są na niej włoski, bo stała praktycznie przez 3 lata u poprzedniego właściciela w blaszaku. Nie ma żadnych pęknięć po bokach ani nic. Jajka na kole też nie ma. Jak myślisz, można spokojnie przelecieć na niej minimum jeden sezon? Nie straciła ona przez tyle stania i tak dalej w swoich właściwościach? Co? Jeśli chodzi o mnie, jeśli... Używane opony nie są złe i można spokojnie na takich jeździć. Złe są złomowe opony, bo złomowe opony nadają się tylko na złom, takie jak widzicie tutaj. Czym rozróżnić złomową oponę od używaną? No zazwyczaj jak kupujemy oponę używaną z jakiegoś rynku wtórnego, to nie mamy pewności, dlaczego ona na ten rynek trafiła, dlaczego ktoś z pozoru dobrze wyglądającą oponę chce sprzedać. Dlaczego ją wymienił, nie? Dlaczego jakiś gość, który handluje oponami, dostał taką oponę w swoje ręce? Musimy sobie zadać takie pytanie. Tutaj piszesz, że nie ma żadnych pęknięć. No to co ja bym sprawdził na początku na takiej oponie? Czy guma nie ma pęknięć? Motor stał 3 lata, wiesz. Przez 3 lata, jeżeli było na przykład za małe ciśnienie, to opona mogła stać zgnieciona i później nawet po napompowaniu z powrotem takiej opony to odgniecenie może powodować to, że będziesz i tak czuł drgania na motocyklu, bo po prostu przez taki czas opona została odkształcona. Ważna jest guma na oponie, żeby ta opona była... Spokojnie możesz sprawdzić sobie DOT, ile ta opona ma lat.
Dot znajdziesz na oponie, znajduje się tylko z jednej strony i jest to ciąg czterech liczb, tak jak na przykład tutaj jest 50-11, czyli oznacza to, że to jest 50 tydzień 2011 roku opona. Także musisz sprawdzić. Jednoznacznej nie mogę dać ci odpowiedzi, czy możesz na tej oponie jeździć, bo po prostu tej opony nie widziałem, także sorry, musisz zaufać w tym wypadku sobie. Ale sprawdziłem, ile kosztują nowe takie opony i na przykład takie Heidenały K80, na których ja jeździłem w swoim pitbajku i które do małych takich motocykli sportowych idealnie się nadadzą, do twojej NSR-ki, komplet takich opon kosztuje 500 zł. Czy to dużo, czy mało? Można dyskutować, ale 500 zł za komplet porządnych opon do motocykla, gdzie będziesz mógł, czy nie będziesz musiał się przejmować w zakrętach i się zastanawiać, czy ci ta opona puści, czy ona ci trzyma, czy drgania, które czujesz na motocyklu, są spowodowane złą oponą, czy może złym wyważeniem koła, czy może łożyska padają, czy coś jest w zawieszeniu nie tak. Jeżeli masz założoną nową oponę, przejmować się już tym nie musisz. Co jeszcze na temat opon? A, jeżeli chcecie założyć używaną oponę, bo sam tak na takich używanych oponach jeżdżę, tylko kupuję je od zawodnika, który się ściga w Mistrzostwach Polski i wiem, że to, bo wiecie, jak jest z oponami, może zostać wyząbkowana, bo ktoś jeździł, miał źle ustawione zawieszenie, miał złe ustawione wciśnienie w oponach i ta opona zużyła się na tyle w zły sposób, że już po założeniu do naszego motocykla będzie się na niej nam strasznie źle jeździć. Zobaczcie, ta opona też na przykład ma tu z boku włoski jeszcze i tu jest praktycznie nieruszona, ale zrobiło się z nią coś takiego, że jest zużyta tak na kwadratowo, czyli jak będziesz jeździć na takiej oponie, to przez ten tu takie załamanie nierówne w czasie zakrętu będzie ci się strasznie źle skręcać i będziesz tak jakby zakręt musiał na dwa razy pokonywać, co jest strasznie upierdliwym tematem. Dobra, koniec wywodu na oponę, muszę wracać do roboty, bo już słyszę, bo mnie wołają. Dobra, tyle na temat opon. Jakby ktoś jeszcze miał jakieś pytania, czy chciałby posprawdzać ceny jakichś opon, czy coś, nie ma problemu, piszcie w komentarzach albo prywatne wiadomości. Ja wracam do roboty. To jest wszystko na dzisiaj. Dzięki za obejrzenie do końca i do zobaczenia w kolejnym vlogu. A kolejny vlog będzie z targów poznańskich, na które jadę jutro. Na weekend też myślę, że będzie dużo ciekawych rzeczy, bo jadę do Ostrowa Wielkopolskiego, gdzie będę składał wyścigowy silnik. Także jak dobrze pójdzie, to może uda się coś z tego nagrać. To zobaczycie za kulis, jak wygląda budowanie wyścigówki do Mistrzostw Polski. No i wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym vlogu.